czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, druk nr 2899. Proszę zatem o przedstawienie wnioskodawcy o projektu ustawy. Bardzo proszę, pani minister. Bardzo jeszcze dziękuję. Raz apeluję o uciszenie rozmów, wyciszenie komórek. Bardzo proszę, żeby wszyscy już usiedli na miejscu i wsłuchali się w to, co o projekcie będzie mówić pani minister. Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo. Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić państwu projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który dla naszego ministerstwa jest jednym z projektów priorytetowych. Tak jak państwo na pewno pamiętacie, w zeszłym roku dokonaliśmy zmian także dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników. Znieśliśmy wymóg przekazywania gospodarstwa w przypadku przechodzenia na emeryturę, jeżeli rolnik chciał otrzymywać tę emeryturę w pełnej wysokości. I można powiedzieć, że tym projektem kontynuujemy dobre zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników. Tak jak państwo widzą, ten projekt jest krótki, ale jego treść jest niezmiernie ważna dla seniorów na wsi, którzy swoje życie poświęcili ciężkiej pracy w gospodarstwie, tak aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo żywnościowe. Projekt ustawy zakłada, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczenia emerytury rolniczej, będzie równa kwocie 90% minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS. W 2023 roku emerytura minimalna z ZUS wzrośnie do 1588,44 zł. Dzięki temu emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł. Od razu chciałabym wyjaśnić pewną kwestię, bo wiem, że pojawiało się już dużo pytań w tym zakresie. Emerytura podstawowa KRUS to nie jest całość emerytury wypłacanej rolnikom, bo emerytura podstawowa mnożona jest jeszcze przez wskaźnik wymiaru świadczenia. W taki sposób, że jeżeli te 90% emerytury minimalnej ZUS-owskiej mnożymy przez ten wskaźnik wymiaru świadczenia, to tutaj zawsze ta emerytura minimalna, która trafia do rolnika, będzie nie mniejsza niż emerytura minimalna wypłacana z ZUS-u. Dodatkowo jeszcze też warto pamiętać, że w obecnej ustawie jest też taki bezpiecznik, można powiedzieć, że zawsze właśnie emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS-u, czyli tak jak już mówiłam wcześniej, w tym roku to będzie 1588,44 zł. Ponadto ta ustawa dotyczy także możliwości uzyskiwania dodatku do emerytury rolniczej. To będzie zapewniał mechanizm rekompensujący opłacenie podwójnej składki oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 hektarów. I tutaj w tym przypadku takiemu rolnikowi będzie przysługiwał dodatek do emerytury rolniczej w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki. Oprócz tego projekt także doprecyzowuje już istniejące przepisy w zakresie rehabilitacji leczniczej w kontekście definicji osoby uprawnionej do renty rodzinnej. Na rehabilitację leczniczą kierowane będą mogły być osoby uprawnione do renty rodzinnej, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci. Szanowni państwo, wysoka komisjo, grupa społeczno-zawodowa, jaką są rolnicy, powinna być dzisiaj szczególnie doceniana. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości odnośnie tego, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. A żeby budować to bezpieczeństwo żywnościowe, trzeba też zwiększać opłacalność w rolnictwie. Dlatego mam nadzieję, że państwo podzielicie to nasze przekonanie o potrzebie docenienia grupy zawodowo-społecznej, jaką są rolnicy, i pozytywnie zaopiniujecie niniejszy projekt. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani minister. Otwieram dyskusję ogólną. Bardzo